W dzisiejszym odcinku dostałem taki oto samochód, ale nie nadaje się on do jazdy po drogach publicznych, dlatego stwierdziłem, że przekażę go 5 moim ziomalom i zobaczymy, co zrobią z tym samochodem. Ostatnio jechaliśmy 10 godzin prosto naszym busem i słuchajcie, no generalnie nie mówiłem wam tego, ale przyjechał bezdomny i dał nam samochód. 2 samochody. Pan Stanisław z Warszawy, na lotnisku go poznaliśmy. No i właśnie to jest jeden z tych samochodów. Mercedes W202 ma 3 kompresor. Jest totalnym gruzem. Stan techniczny. Nie muszę chyba więcej nic dodawać. Stwierdziłem, że po prostu dam go 5 moim ziomalom i zobaczymy, co z tym samochodem zrobią. Ja do końca nie wiem, jakie mają na ten samochód plan. Natomiast z chęcią dam go po prostu ziomalom. Niech się wyżyją. Niech zrobią z nim co chcą. A my teraz pokażemy wam ten samochód od bezdomnego. Zrobimy prezentację, żebyście po prostu zobaczyli, widzieli, z czym ziomale będą mieli dzisiaj do czynienia w tym odcinku. No już śmialiśmy się tutaj, że dostaliśmy go od bezdomnego, ale faktycznie dostałem ten samochód, ponieważ nie nadaje się on już do niczego. Poza tym, żeby go co najwyżej zezłomować, ale jak znacie mnie, to nie będzie to proste złomowanie. Dlatego wpadłem na taki pomysł, że nie będę sam go rozpierdzielał, bo to by było zbyt nudne. Zobaczcie, to z przodu jest totalna gleba. Piękny wóz, nie mam zielonego pojęcia, jak wiecie, na lawetę, bo strasznie nisko siedzi. No lampy też już tutaj ewidentnie nie chcą lampować. A tutaj to jakaś chyba mocna impreza. Mocna impreza tu była na dachu tego samochodu. Od razu po wejściu mamy do dyspozycji piękną playlistę muzyczną. Dionne Warwick, The Greatest Hits. Herbie Hancock, Cantaloupe Island, Two of Mine, Knopfler, Get Lucky. Zajebiście, że mamy tutaj fajne utwory muzyczne, ale nie mamy radia, więc i tak sobie tego nie posłuchamy. Za to możemy posłuchać pięknego dźwięku tegoż to silnika. Coś nam nierówno pracuje, chyba dlatego, że na totalnie zimnym silniku od razu go przepałowałem do odciny, ale... Dajmy mu drugą szansę. Nie ma wspomagania, ale jest szpera. O. Czerwony, to szybki. Czerwony, bo to jest 2-3 kompresor, moi drodzy. No, próżno szukać tutaj płynu do wspomagania. O kurwa. O kurwa. Więcej wylełem niż wlałem. Ale teraz to chodzi normalnie. Ale podaj. Ale podaj. Fajnie. Także jak widzicie, mamy naprawdę potężny wóz, który dzisiaj nie wiem, co się z nim stanie. No także co, żeby nie przedłużać krzaku, zostawiam ci ten oto samochód. W środku są kluczyki, możesz zrobić z nim co chcesz, możesz sobie go upierdolić. A ja w tym czasie pojadę i przywiozę malutkie fanty do tego samochodu, które przydadzą się w dalszej jego eksploatacji. I benzynę przywieź. O, i benzynę przywiozę, akurat karnisterek mam, to przywiozę benzynę. I płyn chłodniczy. I płyn chłodniczy. Krzaku to gość, którego zobaczyć bez czapki i okularów to jak zobaczyć pieniądze z komunii. No po prostu nie ma opcji. Ale sam posiada starego Merolka. Jak pewnie część się domyśliła lub nie, pojechałem zrobić kolejny złoty biznes i kupiłem koła do naszego Mercedesa. W sumie, jak się później okazało, totalnie niepotrzebnie, czyli tak jak zawsze. W tym czasie Krzaku, posiadacz podobnego Mercedesa, zamiast spełniać swoje fantazje związane z rozdupcaniem auta w Iment, zaczął go pieścić, myć i polerować i jeszcze do tego sprzątać. Co, jeszcze się go nie upi? Co on taki czysty? No dopiero umyty jest. Masz na tempo, wiesz, żart, i będzie mocne tempo. Szczerze? Jechałem w aucie i tak mówię do GoPro. Krzaku, przez to, że jeździ swoim Mercedesem, w którym nie może się wyżyć, na pewno będzie chciał upierdolić tego Mercedesa i wcisnąć w dechę, ale widzę, że wręcz przeciwnie. To dobrze, bo następna osoba już nie będzie o niego tak dobrze dbać jak ty. Okej, okej, czyli najpierw jest przygotowanie samochodu pod należyte upierdanko. Powiedz szczerze, wolałbyś palać czysty czy brudny samochód? Ja bym wolał czyściutki. No, no dobrze, 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 dobrze. Jakby potrzebna była taka osoba, która zajmie się od strony wizualnej tym samochodem, bo nie ukrywam, no lepiej jeździć, lepiej
Lać czysty niż brudny. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, jak widzieliście, Krzaku jednak stwierdził, że nie będzie karał tego samochodu. Widać, że prawdziwie kocha Mercedesy, więc wyczyścił nam go elegancko i dzięki temu możemy teraz zapakować ten samochód na lawetę i pojechać na drugą miejscóweczkę, na której kolejny z moich ziomali, no myślę, że już ukara troszeczkę ten samochód. Lecimy na miejsce. No więc widzicie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jedna osoba mniej, która mogła to auto zrzucić ze skarpy albo puścić je z dymem, ale fura nadal jest cała, co więcej, nawet w lepszym stanie niż przed rozpoczęciem tego odcinka. Znacie tego jednego typa, który zawsze jest najlepszy w gokartach i wymiata na symulatorze? To właśnie ten koleś. Ciekawym w tym wszystkim jest to, że nigdy, ale to nigdy nie driftował prawdziwym samochodem. Jesteśmy na drugiej miejscóweczce, a to jest druga osoba, która będzie, mam nadzieję, w końcu upierdzielać ten samochód. Jest mokro, więc będzie ślisko, nie będą schodzić tak oponki, będzie trochę łatwiej. Frano jest generalnie gościem, który zajebiście lata na symulatorze, ale nigdy nie latał w prawdziwym samochodzie, to prawda. To prawda. Więc dzisiaj będzie pierwszy raz, kiedy Frano wsiądzie za stery, nie nazwałbym go driftowozem, ale gruzikiem do upierdzielania. Więc zobaczymy, jak sobie poradzi, bo no na simie nie mam równych. Czy umiejętności z symulatora przełożą się na umiejętności w życiu codziennym, w życiu prawdziwym? No, nie pozostaje na nic innego, jak zrzucić ten samochód i sprawdzić go na tym pięknym placu. Teraz najlepszy moment w ogóle, jak już jesteś tak blisko, że zaraz wsiądziesz do auta i tak go będziesz karał i nawet nie zastanawiał się, czy żal ci opon, hamulcy, sprzęgła, silnika. Po prostu wciskasz gaz w f***ę i jedziesz, chłopie, ta! Zatankowane? Ja ci, Frano, podrzucę tylko ten samochód tam, dobra? Myślisz, że co? Że podaję? Chcę iść. Chcę iść. Chcę iść, ale jeszcze nie wyłączyłem trakcji, dlatego zrobię to właśnie teraz. No zajebiście, zobaczymy, jak to będzie potencjał. To proste. Czas na szybką lekcję z Krzychem. Wielu z was może zastanawiać charakterystyczny dźwięk wydobywający się spod maski Mercedesa. Jest to dźwięk kompresora, który pełni podobną funkcję tak jak turbo. Ma zwiększyć moc samochodu poprzez zwiększenie ciśnienia powietrza wpychanego do komory spalania. Różnica między kompresorem a turbo między innymi jest taka, że kompresor napędzany jest bezpośrednio z wału korbowego, a turbo przepływem spalin. Tutaj akurat dźwięk kompresora miesza się z wyjącą pompą wspomagania. Dość daj radę, nie? Szczerze myślałem, że to trudniejsze. Idę z nim do środka. Jak tam? Zajebiście, szczerze myślałem, że trochę trudniej. Ale zobaczymy, jak będą przekładki, bo raz zrobiłem przekładkę i mnie obróciło od razu. Co tam, panie instruktorze? Dobrze, ustawiamy tor manewrowy. Kursant będzie uczył się jeździć po rondzie. O, Krzaku, no widzisz? Krzaku się wiewał. Patrz, najpierw wysprzątał samochód i mówiłem, że on jest taki, że on se nie odpuści. On w swoim Mercedesie... No nie ma za dużego pola do popisu, jeżeli chodzi o latanie bokiem, więc tutaj o, pewne, że on od razu wsiądzie za kierownicę. Zobaczymy, co pokaże. Ja pierdolę, trochę się zesrałem. Mocno, ja będę. No, to pokazał teraz. Pokazał, no, pokazał. Dobrze, kurde, generalnie Krzaku się w dupce mówiłem, upalił elegancko. No a teraz Frano znowu wsiada, to jest jego dzień, to jest jego etap. On ma z tego wynieść tutaj po pierwsze swobodnie sobie upierdolić gruzika, uważam, bo w nas jadą. Przy okazji się coś nauczyć, a więc zabawa i nauka w jednym, proszę państwa, to jest najlepsze, co w ogóle może być. Bierzcie przykład, jak nigdy nie latałyście bokiem, wsiadajcie za kółeczko i pobawcie się na jakimś placyku, bo jest zajawa fest, dobra zabawa jest! Z Kempsonem kojarzy się tylko jedno.
Wpadliśmy na pomysł, że przed kolejną osobą trzeba trochę przemodyfikować auto. No więc wieczór spędzony w zaprzyjaźnionym RS Garage. Stan rzeczy jest taki: po upalaniu na drift stacji świeci się calutki czas kontrolka od chłodnicy. Więc albo nie działa wiatrak, albo mało płynu chodzącego, albo się na nos obraził po tym, jak dostał w pi***lo. Dawno takiego nie dostał, więc nie ma w ogóle płynu. Nie? Na dnie troszeczkę jest, ale to jest za mało. Dobra, Kempston, co z nim robimy? Biorę na lawet się ten wóz i jadę z nim do Błaszcza, który będzie pewnie coś jeździł w terenie. Więc fajnie by było zadbać, na przykład... Dawaj, to odrobimy lifta. Dobra, no to co, zabieramy się za tuning. Ale jaki wydech! A powiem ci, ja się boję pod niego wchodzić. Ale na smarkane, opie. Nie no, tu się trzyma. No, ten próg to nie wygląda jakoś obiecująco. Zaczęło się od niewinnych modyfikacji. Najpierw redukcja masy z niepotrzebnych rzeczy, lekki tuning wizualny zderzaka, ale później przyszedł czas na ciężkie gówno. Proszę państwa, nie ma rozwiązania? Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. To, co za chwilę zobaczycie, to szczyt druciarstwa. Ale jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest wcale takie głupie. A więc przedstawiam wam autorski projekt Profil Suspension. Jak pozalewane elegancko. Dawaj. I teraz... No wejdzie, tylko... Chyba to będzie działać, to będzie działać. Tylko musimy to obni... To trzeba w dół teraz ściągnąć. Aha. Gdzie jest Kempson, kurwa? Poszedł se pewnie na jedzenie, a ja tu chyba zapierdalam. Kempson! Kempson! Najpierw trzeba zrobić jedną stronę, bo jak się okaże, że nie działa, no to bez sensu robić drugą, ale nie, no to musi działać, no jakby, no to musi po prostu działać. To był jedyny fragment jakiegokolwiek metalu tutaj, że można go wziąć i to było dosłownie coś takiego i stwierdziliśmy, że zrobimy z tego, kurwa, kolumny do umocowania metal. Ale to będzie działać, naprawdę to będzie działać. A teraz, kurwa, teraz możemy tu wchodzić ze sprężyną, patrz! Dobra. To co, teraz ten może do skrzyń, do podnośników tu podstawimy i motor z powrotem może założyć. Nie, bo wtedy nie będzie się lepiej latać bez stabilizatora. Bo wtedy wiesz, nie będzie taki sztywny, nie? Wszystko zwiastuje na to, że to po prostu się uda, że to będzie działać, no na razie działa. Na razie musimy zobaczyć, czy w ogóle... Coś dało. To. No i siedzi wyżej. Jest wyżej. I siedzi wyżej. Zdecydowanie wyżej. No, dużo wyżej. Wtedy się znalazł to. Robimy drugą stronę. My teraz sobie można... teraz popatrz, jaki to ma prześwit. Teraz można zadupcać tym normalnie. Są robione dokładeczka od M2-eczki. Wsadzane do przodu. Widzę, jak to ci pięknie zachodzi na bok. Stary. Popatrz, ten profesjonalnie monta. Tutaj trzeba jeszcze tylko złapać, żeby nam za bardzo nie ten. Tutaj to by się przydało taką poprzeczkę wstawić. No to z tyłu są te poprzeczki na tamtej dokładce. Tylko ona jest za długa. Spokojnie. Daj mi chwilę. I co? Nie wiem, chłopie, już wdupcam do tego auta pierwsze lepsze rzeczy, które znajdę po prostu na swojej drodze, nie? Stary. A4-5, nie, przepraszam, A3-piona. Ale popatrz, jak on zmienił wygląd. Dlaczego ty skażesz jeszcze? Wiesz co, mały śrubokręcik potrzebuje jakiś, wiesz? O, ten będzie idealny. No, taki mały. Została w tym momencie zakończona. Podwyższyliśmy zawieszenie, zainstalowaliśmy nowy piękny grill, a nawet bardzo profesjonalną dokładkę. Teraz fura jest gotowa na to, żeby przyjąć porządny wpierdziel od Błaszcza, który jutro rano przejmuje ten samochód. Nie mam zielonego pojęcia, co chłop chce zrobić z tym samochodem, ale powiedział, że ma plan i ma miejscówki i ma wszystko zaplanowane. W takim razie zdaje się na jego przygotowanie i moi drodzy, widzimy się jutro z Błaszczem. Do zobaczyska. Musimy zmienić koła. Opie, idzie. Dobra, mamy to. Lux robota. Jesteśmy w etapie czwartym, a więc Błaszczu będzie teraz upalał ten samochód. Błaszczu to ten typ ziomka, który... użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, tak jak oczekiwaliśmy właśnie tego. No i tego oczekiwaliśmy właśnie po Błaszczu. Ha ha ha!
Jacka, k***a, wczoraj montowaliśmy! Chyba no, witam, dzisiaj tłusty czwartek, więc kręcimy tłusty materiał! Co? Co żeście zrobili? A wiesz co, gotujemy herbody na herbatę teraz. Dobra, proszę państwa, wydupcyło nam wodę, ale już naprawiliśmy auto. Teraz tylko pozostaje naprawić przewody hamulcowe, które wiszą, dosłownie stykają się z ziemią. Szkoda by było gdzieś zawadzić, urwać i nie mieć hamulcy, więc lecimy gdzieś na jakiś asfalt, bo tutaj jest tak trochę ciężko. I na tym asfalcie spróbujemy te przewody powyłączać. Tu jest jakaś decha, może tam dechę pożyczymy. Pożyczmy sobie ją, zaraz oddamy. My jesteśmy u kogoś na działce jest. I szybka naprawa, kurwa. To mnie by chyba nie spalił jakiś rzeczy. Aha, okej. Okay. No jakby zapierd... O, już wiem, nie? Przejechać auto. Kurwa, spierdzele. A na biegu był? Na bieg, kurwa. No bo one ogólnie na biegu też zjeżdża. Ciężko tam, kurwa. Dobra, to w całości zatem. No powiem tak, niewiele z tego samochodu zostało. No, jak się on nie rozleci, to jest. Dzięki, do zobaczenia. A, jedzie sobie. Ja pierdolę, żeśmy się w kukurydze w dupcy. Popatrzcie, jak popatrzcie na ślady, nie? Ja pierdolę, ale beka, ale beka. Bo się zakopiemy już totalnie. Dobrze szedł, dobrze szedł. Trzeba mu to przyznać, że piecem szedł. Cało chłopaki. Dobra, linę potrzebujemy i mamy. Gdzie jest dokładka? Co, jesteś z siebie dumny? Tak, jestem bardzo z siebie dumny. Jestem też spełniony. Biał to odpiął? Znajduję się w jakimś szczerym polu. Dobra, dzwonię po taksówkę. Dzień dobry, chciałbym zamówić taksówkę. Znajduję się w szczerym polu. A to bardzo dobrze się składa. Mogę być za 2 minutki. O, za 2 minutki, super. No to w takim razie czekam, dziękuję. A jakim autem pan będzie, żebym wiedział? Mercedes. O, to widzę, że będzie też taka ekskluzywna przejażdżka. Super, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Agresywnie, dobra, dobra. Ja podejdę sobie, spokojnie.
stawiał. Zdecydowanie nawet 6, chociaż 7. Kurs jeszcze nie zakończył. Widzę właśnie. O kurwa mać, no. O kurwa. Podsumowanie, myślę, że Mercedes został upierdzielony i to grubiej niż tego oczekiwałem, więc jestem naprawdę zadowolony. A w tym momencie powolutku będziemy przenosić się do Nowego Sącza, do Emiratów Nowosądeckich, bo tam istnieje taka legendarna postać jak MC Biggie. I on przygotował coś ciekawego, o czym ja totalnie nie wiem i nie mogę, nie spodziewam się po prostu nic. Powiedział tylko, żeby mnie przy tym nie było i żebym przyjechał na koniec, więc ja pojadę sobie coś zjeść dobrego z chłopakami, a Biggie coś w tym czasie będzie robił. Co to będzie? Nie mam zielonego pojęcia, wy też nie macie, ale za chwilkę wy i ja przekonamy się, co to takiego jest, więc widzimy się w Nowym Sączu. Ja ze swojej strony chciałbym jeszcze dodać, że chcę podziękować za użyczenie samochodu. Czysta przyjemność. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem. Czysta przyjemność. No, ja myślę, że jakby wygląd tego samochodu w tym momencie odzwierciedla ilość zabawy, jaka z nim była. Każde słowo, nie? Każde zdanie, które mogę powiedzieć. Nie no. Nie, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Błaszczu spełnił wasze oczekiwania co do solidnego ujebania Mercedesa, bo moje zdecydowanie przerósł. Padł w tym dniu również rekord wydanego siana na myjni w moim wykonaniu, bo omycie meczka z tego gówna kosztowało mnie 40 zł. A teraz przeniesiemy się do Emiratów Nowosądeckich, bo tam Biggie przygotował dla mnie coś specjalnego. Coś, o czym nie mogłem się dowiedzieć. Moi drodzy, jesteśmy w Nowym Sączu, jest MC Biggie, człowiek legenda, filantrop, człowiek wielu talentów. Naprawdę wiele można by o nim mówić, ale ja powiem jedno, to jest właśnie Biggie, witam serdecznie. I dzisiaj, proszę państwa, Biggie jest ostatnią rzeczą... Ostatnią rzeczą, dziękuję. Biggie jest ostatnią osobą na naszej liście upierdalania tego pięknego samochodu. Biggie jest ostatni, ponieważ przygotował podobnież coś specjalnego, czego ja nie mogę widzieć i o niczym nie mogę wiedzieć. Dlatego zrzucam samochód, jadę sobie zjeść jakiegoś dobrego tatarka, już sobie to nagram, a was tu zostawię i sobie... Zjedzę nawet z dwa. No dobra, zrzucam tyle. Sorry. Jest opakowany, zaraz założymy chłopaki, wiecie co chodzi. To jest tak, i tu musimy tak, tu wrócimy karton od boku, tu go zabudujemy. Z przód zabudujemy, damy do góry naszą skrzyneczkę, widzisz, do niej rureczkę i po fajerwerki trzeba jechać. Bardzo długa noc, uważaj stary, nie przetnij się. Idę po klucze. Jedziemy na firmę numer 2. Po kartony i po co? I po rzeczy niezbędne do budowy tego. Mogę tu mówić, co budujemy, czy nie? Możesz, to już możesz. A, no to do budowy tego czołgu, który wymyśliliśmy właśnie. Jedziemy wziąć kartoniki, tak zwane półprodukty. Weźmiemy, przyjeżdżamy tu od razu, no i działamy, nie? Patrz tu, to się... O kurde! Dzisiaj będą trzy postacie w tym filmie, trzy postacie, mój drogi. Popatrz tutaj, Sebastian, włącz jeszcze ten efekt, widzisz, który dynamiczny. Dynamiczny efekt. Jest dynamiczny efekt, jak fast kierunkowskazem auto. Mamy wszystkie materiały, to co potrzebne do zbudowania czołgu i co jedziemy budować w sumie, nie? Dzień, alien, ciekawe co tam u Krzycha. Alien jest z nami. No właśnie, ciekawe co w tym momencie Krzychu robił. Pewnie siedzi w ciepełku, je tatara. No to się skończy mu zaraz. Przyjedzie zobaczyć, po co przyjedzie. Dobra, słuchajcie mordy, zostawiłem tam chłopaków, oni sobie coś tam działają, siedzimy ze Skrzakiem, nikt mi nic nie chce powiedzieć, wszyscy wiedzą i mówią, że szykuje się coś mega zajebistego, a ja o niczym nie wiem, ale w sumie nie chcę wiedzieć, bo będzie to dla mnie niespodzianka, bezstresowo sobie mogę teraz siedzieć, pić jakąś koleczkę, a ten, za niedługo wrócimy, albo za długo, wrócimy na halę,
Zobaczymy, co tam chłopaki wymyślili. Ostatnią rzeczą, którą widziałem podczas wyjścia, to próbowali otworzyć szyberdach i im się nawet udało, więc nie mam żadnego pojęcia, po co w ogóle to zrobili, ale no skoro to zrobili, to musi mieć to jakiś cel. Wrócimy, zobaczymy. Ja na razie czekam na Tatarka i Rosołek. Pozdro. Zostawił Mercedesa AMG GT Slime wszystko, a wróci po czołg. To jeszcze nie sam czołg będzie, a nie z nim, nie? No i moi drodzy, niestety nie obeszło się w tym odcinku bez problemów, które wyszły niestety dopiero teraz, przy montażu. Uszkodził nam się kabel od mikrofonu i w niektórych fragmentach będę wam musiał opowiedzieć, co się stało w danym momencie. Chłopaki ostro działali nad czymś, czego totalnie się nie spodziewałem, ale ja w tym czasie pojechałem sobie coś zjeść. Montując ten film czuję się troszeczkę tak jak wy, jak widz, bo dopiero pierwszy raz widzę, co tam się odpierdzielało. Wszyscy trzymali pomysł Bigiego w tajemnicy, a mi pozostało się tylko domyślać. Na szczęście, znając Bigiego, nie dało się domyślić, co on może odpierdzielić, bo gość jest po prostu niesamowity. Proszę państwa, teraz bierzemy część kolorystyczną, niczym Pagani Gieri. Sprawdźmy. O Boże! Widzisz to? Widzisz to? Co to za pająki, kurwa? Moro? Nie? Kurde jest. Patrz, kurwa jest. Tak w międzyczasie chcieliśmy wam tylko pokazać nowy system przepustnicowo-dolotowy, człowieku. Przez formy inżynierów. Popatrz tu, popatrz tu. Widzisz to? Widzisz to? Jest zamknięte, człowieku. Nic dodać, nic nie. Zobacz, teraz wyjeżdżasz. Cywilne auto, nie słychać. Słyszysz? Ja nie słyszę. Teraz? Idziemy dalej. Ale chłop stwierdził, że przerobi mojego Merolka na czołg i będzie strzelał nim do UFO. Ja pierdzielę. Teraz część demonstracyjna. Jak robimy was do czołgu? Jak się wchodzi? No właśnie, jak się wchodzi? Na pewno nie przez drzwi, bo drzwi nie mamy. Tak więc wchodzimy przez górę. Widzisz, o co chodzi, pa. I czeku robimy was na wejście. No co będzie, kurwa, i być mamy sobie. Ach, łeb. Jeszcze kupisz o swoim, jest tam tak, alien! Właśnie, czołg na chuj! To jest pierwszy w życiu mój czołg. Zapamiętajcie sobie ten czołg, kurwa. Daj skrzynkę! Czekaj, żołnierz z nożem. Przymiarka części kulminacyjnej. Pokaż mi to. Nadszedł czas na pokazanie mi, co tam przez ostatnie 3 godziny odwalało się w tym tajemniczym garażu, na którego nawet nie mogłem spojrzeć, a mikrofon wysiadł nam w najgorszym momencie, czyli na reakcji, więc postaram wam się to jakoś opisać. Do samego końca wszystko było trzymane w wielkiej tajemnicy, więc nawet jak już szedłem w stronę garażu, to musiałem patrzeć w ziemię, by po prostu nic nie zauważyć za szybko. Jak widać, zaskoczenie było niemałe z mojej strony, bo jak już domyślałem się, co może się odwalić, to zdecydowanie nie był to czołg goniący UFO. Chłopaki zadbali też o to, by ładnie zaprezentować zbudowany pojazd, więc zrobili eleganckie przedstawienie, w którym czołg z kartonu strzela rzymskimi ogniami do UFO na hulajnodze. Brzmi abstrakcyjnie? Tak miało być, ale UFO finalnie zostało trafione i świat został uratowany. A nam nie pozostało nic innego, jak jednym przyciskiem przywrócić dawny wygląd Mercedesa i wrócić spokojnie do domu. Jak widzieliście, chłopaki przerobili nasz samochód na czołg. Ale tutaj jest taki magiczny przycisk, który jak się podniesie... No to moi drodzy, okazuje się, że ten przycisk sprawia, że nasz samochód wraca do poprzedniego wyglądu. Czy tak jest faktycznie? Ty, no faktycznie! Mercedes wrócił! Moi drodzy, tym miłym akcencikiem żegnam się z wami w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. A z tym samochodem zrobimy jeszcze coś szalonego. Do następnego. To jest, kurwa, gdzie jest czołg? Co jest? Przecież to... Coś ty zrobił? Takie plany... Wszystko jebło.